Witam wszystkich ponownie, to znowu Poniu 7, a to dalszy ciąg Super Stacker 2. A ty, który stack chciałbyś zagrać? Stack 21 to już triki. Framework. Nic mi nie wspomina o frameworkach, proszę cię. Okej. Tak sobie postawimy. Tam powiedzmy coś takiego. I chyba jeszcze tutaj nam się coś zmieści. No tak. Po prostu no nie no. Dobra, spróbujmy teraz to troszkę inaczej zrobić. Mam się troszkę inaczej, mam myśli lepiej. Przy tej grze progres nie zawsze jest oczywisty. Każdy kolejny klecek w tej grze boli. Tak się widzi, jak początkowo ładne konstrukcje zamieniają się w coś takiego. A potem walą się przez co niezaliczony poziom. A potem próbuję się jeszcze raz, mając nadzieję, iż tym razem gra będzie bardziej litościwa. Chociaż zazwyczaj to nie ma miejsca. Okej. Puf, gach, ciach. I po prostu no nie. Dobra, no to jeszcze raz. Zaskarbiam sobie ewentualne prawo do edytowania tych filmów wideo, aby wycinać na zbędną ilość powtórek. Chyba aż nie jest takim złym pomysłem. A szczerze, to jest Super Stacker 2. Tu powtórzeń będzie od liku. Może tak teraz ładnie uda się to. Niekoniecznie taka jest moja definicja ładnie. Ale okej, tym razem jakoś to stoi. Widzicie, 3 razy robiłem mniej więcej to samo i wynik jest i tak mniej więcej losowy. Okej, dobra. Jedziemy dalej. Tak, teraz trójkącik, kwadracik, coś takiego. No nie wiem. No po prostu no nie wiem. Całość wygląda trochę... Okej, tak. Skoro stoi, to jedziemy dalej. High Rise Balcony Party. Nie wiem, co to ma oznaczać, ale zapewne wkrótce się dowiem. Okej, coś sobie jest tutaj. Jakieś kółka. No nie udało się. Tak bywa, Super Stacker 2. Czasami po prostu rzeczy się nie udają. Co nie oznacza, że należy przestać próbować. Ponieważ dla odmiany czasami rzeczy również się udają. Niektórzy ludzie czują wtedy tak zwaną satysfakcją. Aczkolwiek nie wiem, jaką satysfakcję można czerpać. Okej, dobra, ta chwila była satysfakcjonująca. Jedziemy dalej. Czy ja czegoś... Zdecydowanie czegoś tu brakuje. Okej. I od czasu do czasu narzuci na ciebie, o właśnie taki poziom.
czegoś nie brakuje, tylko po prostu tego nie widać. A po co pokazywać gracza tak istotne dla... tak mało istotne dla rozgrywki elementy jak podłoga. Centerpiece. Powiadasz, że centerpiece, czyli kawałek główny? No nie wiem. Jak to macie robić? Okej, powiedzmy, że to jest nasz centerpiece. Teraz są jakieś dwie wieże. Jakoś tak. I teraz postawimy to tutaj i... No, może to tutaj i... Tu i... Jeszcze na kółko tu i potem jeszcze belka i potem jeszcze inne dwa kółka i potem jeszcze kolejną belkę i jeszcze duże kółko na środku. O, voilà. Śliczności po prostu. Śliczności. Jakby to ujęła pani matematyczka z liceum. Balancing Act. Akt balansu. W tej grze nie ma żadnego balansu. Są tylko kwadraty. Wiecie co, może w ten sposób uda się to zaliczyć. Zrobimy tak, 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 a teraz... No i... Aj. Nie, tak to nie zadziała. Może tak? Nie. To wiecie co, może zrobimy... No, tak. O, ładnie. Okej, idziemy dalej. Znaczy dalej. Mamy myśli to samo. Znowu. Nie, proszę. Nie, jeszcze. Ajajajaj. No to teraz jeszcze raz. Znowu i znowu. Aż w końcu się uda. Przez mapem tej gry. To mi przypomina trochę takie stare bajki typu Różowa Pantera. Kiedy ona próbuje kogoś przechytrzyć. I ma bardzo świetny plan, który rozbija się. Ponieważ zły charakter jakoś się na to przygotował. Co wtedy robi Różowa Pantera? Wymyśla inny plan. Zazwyczaj kompletnie inny. I zazwyczaj kompletnie nie zastanawia się nad tym, co można by zmodyfikować w pierwotnym planie, aby tamten to działał poprawnie. Po prostu robi znowu inną grafę, która na różne sposoby zawala się. Okej, dobra, to może spróbujmy to jakoś tak zrobić. Nie, to też... To również przecież nie zadziała. A może tak? Nie, to również nie zadziała. Nie. Aczkolwiek w tym szaleństwie może być metoda. O. Prawie. Może gdyby ten ostatni klocek wstawić tutaj, że całość się nie zawali aż tak szybko. Okej, dobra, jedziemy dalej. Pewnie był jakiś mądry sposób na rozwiązanie tego poziomu, który połowę z was się domyśliło, mniej więcej w połowie moich głupich prób. Ale zachowajcie tę wiedzę dla siebie. Waitress Arms. Nie brzmi dobrze. Spróbujmy to jeszcze raz.
Już mam ogólną wizję, jak twórca gry chyba myślał już, chcemy zrobić, powinno się zrobić ten poziom. Ma być pewnie coś takiego. Tendency. I teraz ładujemy tutaj. Trzeba przyznać, konstrukcja trochę przypomina ręce. Kalewki, o. Jakie często gubię słowa. Okej, dobra. Dało się. Teraz poziom 28. Rolling with my homies. O nie. Do tej pory nie pamiętam, jak udało mi się rozwiązać ten poziom. Nie w ten sposób. Chyba całość polegała na tym, żeby naklikać, jak szybko się da kółka, a potem mieć szczerą nadzieję, iż te kółka nie zlecą. Ale jak to mawiają, nadzieja matką głupich. I poszły. Może gdyby tak spróbować coś innego. Może gdyby tak spróbować zagrać na czas. Ej, nie, to nie. Trzeba patrzeć, ile razy się klika. Aj. Jedna na skółek wyskoczyło poza mapę. I brawo, jej! A po nas choćby Porto. Kolejny poziom tego typu. Korzeń twojego korzenia. Prawdopodobnie nie chcę się zagłębiać w treść tego tytułu. Ponieważ mógłbym w ten sposób odkryć się do związania poziomu. Być może to wymagałoby jakiejś pojemności myślenia czy coś. Też to wyraźne. Okej, teraz mamy dużo kółek, których nie mamy gdzie wpakować. Przynajmniej chyba nie mamy. Przynajmniej o tak pakować. Ale wtedy całość się rozwali. Być może. Być może tym razem uda nam się zrobić tak, że to się nie rozwali. Ej. Muszę tak zostawić sobie trochę miejsca tutaj, trochę miejsca tutaj. Nie. No to jeszcze raz. Gdyby tak zostawić minimalną ilość miejsca. Tak, o, coś tendencji. Okej, stoi. Nie, znowu prawy. Dlaczego prawy nie chce się trzymać, kiedy lewe się trzymają? Ten komuch. Musimy ich rozstrzelić. Cóż za niesubordynację. Może tylko tyle wystarczy miejsca, co? Nie. Okej, starczyło. Jakoś to stoi. Okej, to był stack 29, więc teraz stack 30, ostatni z tych triki. Tu square trick. Stack chyba będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób. O, tak ładnie. Tylko jak teraz się... Czy coś tak... Ajajaj. No
przeczytaj jeszcze raz. O, jakoś to działa. Aj. Prawie. Za wolno. Mniej myśl, bardziej klikaj. Pierwsza zasada grania w Super Stacker 2. Gdzie ja teraz cię zmieszczę, proszę pana? Może tu? Nie. A do każdego poziomu trzeba użyć dokładnie 2 kwadratów. Inaczej nie starczy na ten ostatni. Okej, to mogło się źle skończyć. Dużo rzeczy w tej grze źle się kończy. Granie w tą grę źle się kończy. Dla twojej zdrowia psychicznego. Twojego zdrowia psychicznego. Okej. To był ostatni poziom z triki. Pokonaliśmy wszystkie triki. Tak naprawdę dostajemy trochę music. Numerous requests regarding your morphers. O co chodzi? Nie wiem, pewnie za chwilę się dowiemy. Sobie. Czy zbiłem przelega oddziałko? Stop pulling that mole face. 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 Mam lepszy pomysł. Stop playing this game! Dziękuję za uwagę, na razie.